Pranek Radia FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy Pranek w TokfM FM, prawie 44 minuty po siódmej. W tej chwili jest z nami już Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry Państwu. Spotkanie u Pana Prezydenta w sprawie w sprawie umowy akta. Jak ono wyglądało? Pan Prezydent zadał pytania dotyczące strony prawnej tego dokumentu, procesu ratyfikacyjnego, Także rozmawialiśmy o procesie konsultacyjnym, i tak jak to później kancelaria prezydenta przedstawiła, pan prezydent mocno podkreślał też w końcu tej rozmowy potrzebę oddzielania tego, co wiąże się z życiem zwykłego użytkownika w sieci, w internecie, od potrzeby przestrzegania prawa, szczególnie w stosunku do tych, którzy to prawo łamią także w realu, tak, no bo piractwo jakby nie było, może nie tyle piractwo, co, co sprzedaż komercyjna, bo tak też można to określić, porywanie, tak, niektórych utworów, <grym> łamanie patentów i tak dalej. Ale myślę, że to, to był dobry. Utwór porwany za młodu. E, znaczy, jeśli jeś jest porwany za młodu i jeśli jest porwany przez młodego... Ja nie widzę w tym specjalnego problemu, tym bardziej, że dzisiaj już internet też oferuje wiele różnych możliwości łatanio dostępnych i łatwo dostępnych. Są mhm. różnego rodzaju mikropłatności w iPodach, w smartfonach mamy iTunes. A. Z którego się dosyć powszechnie korzysta, a relacje między, między Apple'em, który wymyślił iTunes'a, a firmami fonograficznymi są uporządkowane. Więc to oznacza, że ten duży biznes filmowo-fonograficzny, który rozumie świat internetu, może umie znaleźć także swoje nowe modele biznesowe, takie, żeby. Było to łatwo dostępne, bardzo Żeby stanie. nie trzeba było kraść. Żeby nie trzeba było po prostu kraść, a z punktu widzenia pewnych dóbr kultury wydaje się, że rozszerzanie domeny publicznej, która byłaby bezpłatna, darmowa, także jest tutaj rozwiązaniem. I ta dyskusja o akta, ona ma kilka różnych wymiarów. Ona pokazuje... Taki potencjał buntu, niezgody młodego pokolenia, to trzeba uszanować i, i zastanowić się nad różnymi społecznymi, kulturowymi przyczynami. To jest związane z takim poczuciem zagrożenia, że... Czy przypadkiem, tak, bo nawet jeśli to zagrożenie realnie może nie jest aż tak bardzo duże, jak wielka część ekspertów twierdzi, ale każdy się boi, czy tam gdzieś przypadkiem w tym poprzez jakiekolwiek monitorowanie sieci nie będzie chęci podglądania życia zwykłego internauty. Nikt tego nie lubi. Nikt nie lubi, jak nam ktoś do domu zagląda, a internet, komputer jest takim domem dla internauty. Jest ten trzeci wymiar, który każe nam szczególnie mocno wyczulić się na te sprawy dotyczące prawa autorskiego i własności intelektualnej, które w umowie między użytkownikami i twórcami, poprzez te nowoczesne modele biznesowe, żeby nikt na tym nie tracił, a zyskiwali użytkownicy, że to jest coś, o czym w Polsce powinniśmy w miarę szybko zacząć poważnie dyskutować. I pan, co mnie, co mnie dziwi, to jest kolejna taka sytuacja, w której dość łatwo, łatwo władzom publicznym zachodu, to nie chodzi tylko o Polskę, Przychodzi szukanie takich rozwiązań porządkujących, które y, mocno czy też y, w sposób niepokojący dotykają naszych swobód, naszej intymności, prywatności i tak dalej. Natomiast nie ma czy nie widać żadnego wysiłku, żeby uporządkować działania biznesowe. Znaczy, myślę tak, no. Każdy większy transfer gotówkowy jest w tej chwili rejestrowany i badany, ale raje podatkowe istnieją jak istniały, I w, a, chociaż wiadomo, że tam jest główne... Główne złość systemu finansowego. No, panie redaktorze, tak? ale to jest poważne pytanie o to, co gdzie to ma jest? być interwencja władzy publicznej. Tak? Bo jednak istotą znaczy, rozwoju jest, rynku jest wolność i swoboda działania. No więc Problem polega na tym, żeby nie ograniczając wolności i swobody działania, stworzyć mechanizmy, reguły, tak, które będą wzmacniały to poczucie etyki. Tak? Są pojęcia takie jak etyka biznesu i, 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 i myślę, że. Pojęcia są. No, Ale te, czy te, też nie możemy powiedzieć, patrząc na polski rozwój gospodarczy. W wielkiej skali, tak, że nie, nie wiem, że polski biznes jest nieetyczny, tak? Zdarzają się przypadki nieetyczności zarówno wśród biznesu, jak i wśród innych grup. Więc myśl, myślę, że problem, ten, o którym teraz mówimy, polega na tak, tym, że cywilizacyjnie jesteśmy w procesie zmiany i tego świata cyfrowego jeszcze nie do końca, przynajmniej starsze generacje rozumieją, nie umieją, bo to nawet jeśli rozumieją już mentalnie, bo rozmawiają z własnymi dziećmi, to przełożenie tego na język prawa instytucji nie jest takie proste. To trzeba, Ten proces trzeba przyspieszyć oczywiście. No właśnie, ale czy paranie niepokoi też to idzie w takim dziwnym kierunku. Właśnie, że atak idzie na inwigilowanie ludzi, no, a nie na uporządkowanie y, działań przedsiębiorstw wielkich, żyjących z różnych nieprawości. Prawda? No, jak te raje podatkowe właśnie, które oferują, kompletnie cynicznie ofer oferują możliwość uciekania od płacenia podatków. Tak, jak te firmy, które y, teoretycznie za darmo dostarczają skradzione prawa autorskie, ale bardzo dobrze na tym zarabiają. Na te, które zostały zlikwidowane poprzez to aresztowanie w Nowej Zelandii. Niektóre no tak, z tych po ilu się już a niektóre z tych portali się już odrodziły i mają swoje serwery w Afryce, zdaje się. Więc jakby to, 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 to rzeczywiście nie, nie znaczy ta, to, 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 to ściganie e, tego, który y, 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 oszukując albo niby udostępniając coś, kradnie innym i zarabia na tym krocie, to to jest oczywiście, na tym powinno się skupić uwagę. Ja myślę, że my w Polsce jesteśmy szczególnie wrażliwi na, na, na takie poczucie wolności i swobód y, y, obywatelskich pojedynczych osób. Tylko zwróćmy na to uwagę, że w tej rzeczywistości cyfrowej następuje takie wzmocnienie poczucia intymności, poczucia mojego obszaru, autonomii mojego obszaru i niechęci do tego, żeby ktokolwiek tam zaglądał I e, e, myślę, że musimy zrozumieć, jak bardzo to jest ważne. Jeśli e, w latach 80. E, pokolenie Solidarności wydawało książeczki pod tytułem Jak e, nie dać się inwigilować. Obywateli no, służba, no, bezpieczeństwa, obywateli, służba tak, bezpieczeństwa i tak dalej, to słynne wtedy słynne. chroniliśmy naszą prywatność, myśląc o domu, do którego może wejść policja. Dzisiaj chcę jeszcze to raz powiedzieć dla wielu młodych ludzi ten e, komputer i internet są ich domem, i no tak, że no, jest bo nasze dyskusja. Dziś, nasze intymności nie są w szufladach. Nie są w tak, szufladach, nie są w listach. Tylko są w tak, komputerze. Tak. Są w komputerze. I, i, I dlatego trzeba tutaj wielkiej ostrożności. My, my dyskutujemy, tak? Na przykład w Polsce rozmawiało się o retencji. Skąd żeby ścigać przestępstwa, potrzebna jest retencja, czyli, czyli przechowywanie, różnych, przechowywanie informacji różnych informacji. Przez Ale czy to musi być dwa lata, jak mamy dzisiaj w przepisach? Premier zadał mi pytanie parę dni temu, czy nie, nie możemy wrócić do dyskusji, żeby to było na najniższym poziomie, jak jest w Unii Europejskiej a tam jest 6 miesięcy, tak wrócimy, prawda? I, i myślę, że trzeba, dokonujemy, zaczęliśmy, premier mówiąc o tym, że nie rozpocznie się żaden proces ratyfikacyjny e, akta, jeśli nie sprawdzimy, e, czy nie ma tam zagrożeń, równocześnie polecił dokonanie przeglądu prawa, pod kątem tego poczucia wolności i bezpieczeństwa w internecie przez internautów. Ja takie do, do odpowiednich ministrów pisma rozesłałem. Na przyszłotygodniowym komitecie do spraw cyfryzacji będziemy już na ten temat rozmawiali. Mamy pierwszych 10 ustaw, o których, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę. One dotyczą im prawa telekomunikacyjnego i przygotowywanych zmian w ustawie audiowizualnej, przygotowywanej ustawy o otwartych zasobach. Tych wszystkich przepisów, których, na które trzeba spojrzeć, i będziemy to robili razem ze środowiskiem internautów, jeśli no, po tej utracie e, e, zaufania trochę przez te słabości konsultacyjne będą chcieli z nami współpracować. Też to wczoraj to rozmawialiśmy. Słabości, zapamiętajcie Państwo, słabości konsultacyjne. Błąd, błąd, no, błąd przepraszam za to. Ja nie chcę do tego nie ja, ustosunkować. Nie, 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 ja nie chcę, bo to chcę, już... chcę powiedzieć, że, że także wczoraj dyskutowaliśmy u nas tak, w, w resorcie na, na, na temat takiej prostej platformy. Konsultacyjnej w takim modelu, który jest przez niektóre organizacje pozarządowe stosowany, mam zdanie, co polega na tym, że zresztą Komisja Europejska też stosuje like, dislike, tak? Znaczy po to, żeby ludzie mogli się wypowiadać. To bardzo też pomaga w, w myśleniu o prawie, jeśli reakcje ludzi, odcedzając te, które mogą być tylko złośliwe, tak? Jeśli reakcje ludzi takie o charakterze obywatelskim będą nam zwracały, tak, pozwalały jest... zwracać uwagę na, na to, czego oni się obawiam w przepisach prawa, które jest przygotowywana. Znaczy tu, tu akurat te, tego problemu nie było, prawda? Bo na tym y, y, spotkaniu pół roku temu jednak strona społeczna bardzo wyraźnie mówiła, powiedziała, czego się obawiają i tam był i pan, i pan premier. Był. I pan premier wyraźnie, pan premier wyraźnie zobowiązał nas wszystkich do tego, żebyśmy tego pilnowali. I to się nie stało. I to jest jakby taki fenomen polityczny, prawda? Ale Który... Myślę, że to, że to jest tak mocne doświadczenie i tak duża lekcja. Jest tak, w pokor, takiej, po, takiej też pokory po tym, tak? Że, że myślę, że będziemy wszyscy pilnować się i oczywiście też myślę, że krokiem naprzód będzie. Nowych mechanizmów konsultacyjnych, no także takich, które na takiej platformie internetowej pozwolą e, większym grupom ludzi się e, komunikować i konsultować. Bo cały problem z konsultacjami polega na tym, że znowu z takiej tradycyjnej epoki przemysłowej mamy konsultacje, mamy bardzo potrzebną i to w ogóle niczego nie zmienia. E, to co mówię w, w, mojej, w mojej nadziei, że odnowi swoje znaczenie komisja trójstronna w debatach społecznych, ale oprócz tego jest wiele przepisów i wiele oczekiwań oczekiwań obywateli, którzy nie tylko chcą mówić przez swoich reprezentantów, czy to w parlamencie, czy u pracodawców, czy przez związki zawodowe, ale chcą mówić sami. To jest ta istota demokracji partycypacyjnej, potrzeba deliberatywności, pan, rozmowy ja myślę, i do tego są potrzebne te nowe narzędzia. To, co pan powiedział, jest bardzo ciekawe, ale też zawiera yy, takie ziarno ryzyka poważnego. Bo ludziom nie chodzi o to, żeby mówić. Chodzi o to, żeby byli wysłuchani efektywnie. No prawda? Tak, tylko I na ja przykład, p... jak w czasie kampanii wyborczej pan premier obiecał, że się poważnie przyjrzy w sprawie subwencji przedszkolnej. I nic się nie stało w tej sprawie. Znaczy, ja, nie, teraz rozumiem, co? że ci panie ludzie, którzy byli na tym spotkaniu... Nie, nie, pan, panie, panie redaktorze, to znaczy... No to, i co? To, to, że, to, 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 że yy, niektóre reakcje są przesunięte w czasie, to nie oznacza, że się nad tym nie pracuje. Może trzeba by wiemy, taką że, wiemy, Obiecaliśmy, wiemy, że co zrobiliśmy. Wiemy, wiemy że subwencja e, e, przedszkolna to jest przygotowanie się do pewnego wysiłku finansowego. Jak będziemy dyskutowali, w marcu o wieloletnim planie finansowym państwa, bo takie są też obowiązki tak prawne, to na pewno to się pojawi. Tak? Także e, e, proszę nie traktować znaczy, mam, e, 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 proszę nie traktować tego, że o pewnych tematach dzisiaj się nie mówi na pierwszym planie, bo na pierwszym planie mówi się dzisiaj o tym pakiecie, który pan premier zaprezentował w ekspoze i to jest jakby kluczowe zadanie, ale wszystkie następne kroki będą i teraz e, ja nie powiedziałem e, e, mówiąc o tej platformie tylko, tylko po o to, żeby powiedzieć, że będzie można sobie mówić, bo powiedziałem również, że jeśli jest like, dislike, jeśli się w tej, na tej platformie Komisji Europejskiej, e, e, jeśli poprzez tę platformę z tą techniką, mam zdanie, będzie można się wypowiadać, no to przecież także po to, żeby po naszej stronie był moderator, był ktoś, kto to analizuje i mówi, tak? 80% osób uważa, że to jest zagrożenie. I, i, I to jest wtedy przesłanka do tego, żeby wiedzieć na szerszą skalę, jak ludzie myślą. Wiedzieć poprzez ich wypowiedź, a nie tylko poprzez badania sondażowe, takie czy inne. Więc, więc mnie się wydaje, że. Znowu, tu nie chodzi tylko o to, żeby, żeby ludzie sobie mówili, tylko chodzi o to, żeby naprawdę wysądować, jakie jest nastawienie i dać to prawo indywidualnego powiedzenia, obywatelskiego głosu i oczywiście też na to odpowiadać, tak? no bo istota te, tego rodzaju stron polega na tym, że później też przedstawia się do tego stanowisko. Ono może być różne, to znaczy jeden obywatel będzie usatysfakcjonowany internauta, ktoś inny nie będzie, ale ta nowa fala i nowe Sposoby rozmowy są potrzebne, a przede wszystkim nasza wrażliwość na to, jak bardzo, jak bardzo i jak głęboko świat się zmienia w tej rzeczywistości. Ja tej mam chwili. wrażenie, że tutaj jest zderzenie dwóch koncepcji, konsultacji czy takiego udziału społecznego. Piaroski systemową. To znaczy, albo <laughs> takie taki ja mam wrażenie. Wszystko to się wysyła się... papier i mówi, i mówi, i, i mówi się, się po... i mówi się, że są konsultacje. Zaprasza A systemowo się po... to się wysłuchuje, tak? Właśnie. I co się może uniknąć. Odreny... Na A, przykład zmiana stanowiska. Ale znaczy ja bym chciał też tak powiedzieć, bo oczywiście w, te, w tym napięciu, które teraz się wytworzyło, zapomnieliśmy e, e, o pewnym dorobku tych naszych spotkań z grupą dialog ze środowiskami internetowymi, gdzie myśmy o różnych sprawach dyskutowali i w, e, poprzez nasze umawianie się i dyskutowanie. W różnych projektach różne, rzeczy się, udało różne rzeczy się udało zrobić, tak? No tak naprawdę ja myślę, że bez tego wsparcia internautów nie przeforsowalibyśmy w ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstania tych repozytoriów, które będą otwierały zasoby publiczne Głównego Urzędu Statystycznego, informacje finansowe i tak dalej. Więc ja jestem za to wdzięczny właśnie za taką rozmowę, która, która, która koryguje, tak, nasze myślenie, spojrzenie na niektóre przepisy prawne i, i, i to wtedy ma. Ma, ma, ma sens. Mm -hmm. I będzie miało sens, tak? Znaczy ja nawet taki, szczerze mówiąc, mocno zgarbiony przy tym całym dwutygodniowym doświadczeniu e, 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 i z tą myślą o tej jutrzejszej debacie w, w Gdańsku, e, myślę, że zawsze trzeba szukać rozwiązań, które nas będą prowadziły do przodu, które będą pokazywały, że my jesteśmy otwarci, nie dlatego, żeby pokazywać pr tak jak pan redaktor powiedział, że jesteśmy otwarci, tylko to też jest tak, ja żeby mam... Żeby się czegoś me, nauczyć? Pan premier, żeby się czegoś nauczyć, ale żeby, żeby odnawiać, bo trzeba to ciągle odnawiać. Poczucie sensu zadania publicznego, jakie się wykonuje, y, będąc u, u władzy, tak? Bo... Y, y, jest taki paradoks, ale to jest jakby szczególnie istotna prawda. Jestem u władzy, to znaczy tym mocniej służę ludziom i obywatelom. I myślę, że to całe doświadczenie ostatnich dwóch tygodni, ono powinno odnowić w nas, w świecie polityki, w instytucjach publicznych takie przekonanie. Jesteśmy tam tylko i wyłącznie po to, żeby służyć ludziom, słuchać ich i rozwiązywać ich problemy. I myślę, że w wielu dziedzinach tak jest. Jeśli pan premier wyraźnie powiedział, nie będzie żadnego startu z ratyfikacją, Akta, dopóki nie wyjaśnimy wszystkich rzeczy. Jeśli powiedział nam ministrom, opracujcie taki pakiet wolnościowy w polskim internecie, bądźmy najbardziej liberalnym w Europie, tak? E, krajem w tej dziedzinie, to bardzo to, to jest dla nas zobowiązanie i będziemy się starali to zobowiązanie e, wypełnić. I to też zobowiązanie nie tylko wobec premiera, tylko właśnie w służbie. Ludziom. Ja wiem, że to może brzmi zbyt pompatycznie, ale napięcie, to które jest teraz, takie bardzo mocne, ono też wyzwala u tych, którzy poważnie traktują politykę, takie poważne myślenie o sensie tego, co się robi. Bo można byłoby powiedzieć: a nie udało się? E, 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 zjem sobie kolejne ciastko, uśmiechnę się i będę żył dalej. Nie, trzeba dokonać pewnych zmian w naszym działaniu. Bardzo dziękuję. Życzę, żeby się udało, Michał Boni. Dziękuję mimo dnia mimo mrozu proszę się ciepło ubierać. Znaczy ze względu na mróz proszę się ciepło ze ubierać. Ze względu na mróz proszę się ciepło ubierać. Bardzo dziękuję i też tego Państwu życzę.